poczułem taki przymus, aby dalej kontynuować to, co już słuchacie chyba od 6 tygodni. Ale myślę, że dzisiaj zamkniemy to. Może jeszcze kiedyś będzie taka konieczność do tego, aby wrócić, ale tak jak już mówiłem, wiem, że o to się modliłem i mnie bardzo mocno położył na sercu, aby jeszcze coś na ten temat powiedzieć, także nie przedłużając, proszę, abyśmy otwarli do Hebrajczyków, 5 rozdział, przeczytamy. Piąty rozdział od 11 do końca i 6 od 1 do 2. Z drugiej strony cieszę się, że w tamtym tygodniu trochę pastor powiedział już na ten temat. Uzyskałem też taką pewność. I dzisiaj przed wieczorem również pastor mówił o takich rzeczach, które ja tutaj mam w punktach gdzieś wymienione, także może to się będzie powtarzać, ale to też jest taki dowód na to, że w jednym duchu, kiedy się człowiek modli, to Bóg do kilku osób kładzie jeden temat, który wierzymy, że jest ważny dla zboru, że jest to pokarm duchowy, abyśmy mieli też siłę na cały tydzień zbliżający się do walki z wszelkimi przeciwnościami. A więc tak, o potrzebie rozwoju w chrześcijaństwie. Od 11 wersetu. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o umywaniu po wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Na temat tych 6 rzeczy, tego duchowego mleka, myślę, że było powiedziane na tyle, na ile Bóg mi położył na sercu, na tyle wam przekazałem. Wy sami powinniście we własnym zakresie ewentualnie czy sobie uzupełnić te wszystkie wiadomości, bo tak jak już kiedyś mówiłem i będę to ciągle powtarzał, na jeden temat można praktycznie całe życie usługiwać. Biblia się pięknie różnymi wersetami z różnych miejsc uzupełnia. Ale tak, mówiłem już o odwróceniu się od martwych uczynków, o wierze w Boga, nauki o obmywaniu, o wkładaniu rąk, zmartwychwstaniu, o sądzie wiecznym. Pozostał jeszcze jeden temat i powiem wam, że jest to temat nauki o sprawiedliwości. Chciałbym dzisiaj, abyśmy skupili się tylko i wyłącznie na 2 wersetach, 13 i 14, i abyśmy troszeczkę wgłębili się w te wersety, żebyśmy tak nie liznęli ich tylko, ale żebyśmy się wgłębili i zobaczyli, co też Bóg ma nam do powiedzenia. Także dzisiaj chcę usługiwać na temat sprawiedliwości. Kiedy się przygotowywałem i patrzyłem, jaka może być taka ludzka definicja sprawiedliwości, to powiem wam, że najczęściej to, co się pojawia, czy w encyklopedii, czy w Wikipedii, gdziekolwiek zaglądałem, gdziekolwiek patrzyłem, to były takie 2, na dobrą sprawę, które połączyłem, krótkie zwroty: cnota moralna i wszystkim porówno. To wszystkim porówno to mi się kojarzy trochę z czasami, trzeba by było się cofnąć kilkadziesiąt lat wstecz i tak rządzący powtarzali nam wszystkim porówno. Jak tak naprawdę było, to chyba sami dobrze wiecie, szczególnie ci, którzy trochę dłużej żyją. Chcę wam powiedzieć, że to też takie najprościej, jak można by było to ująć, to tak mi przyszło do głowy, gdyby ktoś, powiedzmy jakiś kubuś, miał w koszyczku 3 jabłuszka i jedno jabłuszko dał siostrzyczce, drugie jabłuszko dał braciszkowi, możemy powiedzieć, że kubuś postąpił sprawiedliwie, bo
po wszystkim rozdzielił porówno, prawda? Czy możemy powiedzieć, że to jest jakiś rodzaj sprawiedliwości? No jakiś jest i myślę, że nawet... Tylko żeby jabłka były takie same. Chociaż jeszcze można mieć wątpliwości co do koszyczka, bo można było jeszcze koszyczek podzielić. No ale już nie będziemy tak. Wiecie co? Dla lepszego zrozumienia przeczytam jeszcze w trzech różnych tłumaczeniach te dwa wersety 13 i 14. Tak na przykład Biblia Tysiąclecia w taki sposób to jest napisane w Biblii Tysiąclecia. Każdy, który pije tylko mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władzę umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła. Po to to czytamy, żebyśmy lepiej to mogli zrozumieć. Biblia Gdańska mówi w taki sposób. Bo każdy, co się tylko mlekiem karmi, ten nie jest powiadomy mowy sprawiedliwości, gdyż jest niemowlątkiem. Ale doskonałym należy twardy pokarm. To jest tym, którzy przez przyzwyczajenie mają złe zmysły wyćwiczone ku rozeznaniu dobrego i złego. Natomiast w Biblii Warszawsko-Praskiej, w przykładzie Romaniuta, Słowo Boże jest napisane w ten sposób. Otóż każdy, kto odżywia się tylko mlekiem, nie wie, co to sprawiedliwość, bo jest jeszcze niemowlęciem. Natomiast stałym pokarmem żywią się ludzie dorośli, którzy wskutek posiadanego doświadczenia mają umysł dostatecznie wyszkolony i potrafią odróżnić dobro od zła. Kochani, pierwsze, co według mnie rzuca się w oczy po przeczytaniu tych różnych przekładów, to jest fakt, że nie ma możliwości, by niemowlaka, który tylko pije mleko, karmić pokarmem stałym. I nawet w świecie, ja już dawałem też ten przykład, nie ma takiej możliwości, żeby niemowlaka karmić na przykład chlebem z szynką. Jest taka możliwość? Po pierwsze, ani tego nie pogryzie, bo jeszcze nie ma ząbków, a nawet jakby w jakiś sposób je pomóc, czy rozdrobnić ten pokarm, to jedyne co mu, to tylko zaszkodzi. I również taka sama definicja jest przeniesiona do świata duchowego. Taka sama zależność istnieje w świecie duchowym. Taki niemowlak duchowy nie może się karmić pokarmem stałym, czyli nauką o sprawiedliwości, bo im to może tylko zaszkodzić. Oni i tak tego nie zrozumieją. Dlaczego? Ponieważ nie przeszli przez pierwsze te sześć klas, o których tu mówiłem, o tych naukach. Odwrócenie się od martwych uczynków, wiara w Boga, obmywania, wkładania rąk, zmartwychwstanie i sąd wieczny. Jest pewna droga służbowa, i w Biblii jest ona zawarta i myśmy powinni z jednej klasy do drugiej w taki sposób właśnie zdać i później jest dopiero życie w sprawiedliwości. Słowo Boże wyraźnie mówi, że taki duchowy niemowlak i tak nauki o sprawiedliwości nie pojmie, ponieważ nie posiada czegoś bardzo ważnego, a mianowicie co? Cała nauka, wam powiem, o sprawiedliwości zawarta jest w tych dwóch wersetach, o których czytałem już. Ja to tak trochę sparafrazowałem. Dlaczego nie może pojąć tej nauki? Ponieważ nie ma umysłu wyćwiczonego i wyszkolonego przez doświadczenia do możliwości odróżniania dobra od zła i do dokonania właściwego wyboru. Przeczytam jeszcze raz. Nie ma umysłu wyćwiczonego i wyszkolonego przez doświadczenia do możliwości odróżniania dobra od zła i dokonania właściwego wyboru. Czyli nauka o sprawiedliwości, można powiedzieć, to nic innego jak pewien rodzaj umiejętności odróżniania dobra od zła,
A można to tylko osiągnąć przez długie ćwiczenie umysłu. A najlepsze ćwiczenie umysłu to jest co? Czytanie słowa, słyszę jak najbardziej. Ale to są, wiecie, doświadczenia, które przeżywamy w naszym życiu. Wtedy się najlepiej umysł ćwiczy. A każde doświadczenie prowadzi cię do pewnego punktu krytycznego, w którym musisz zdecydować. Po pierwsze, albo zaufasz własnym zdolnościom, własnym umiejętnościom i rozwiążesz ten problem po swojemu, tak jak ci to rozum i twoja mądrość podpowiada, albo po drugie, zaufasz Bogu, zobaczysz w Biblii, co Biblia mówi na temat doświadczenia, może akurat podobnego, do którego ty przechodzisz. Zobaczysz, co Bóg doradzał ludziom, którzy przechodzili przez podobne doświadczenia, aż w końcu dowiesz się, jaka jest obietnica wyjścia z tego doświadczenia. Czytałem, że o tym nie da się umysłu wyćwiczonego, że ci niemowlaki duchowe nie mają tak umysłu wyćwiczonego i wyszkolonego przez doświadczenia. Oni nie mają. A wyćwiczyć władze poznawcze, władza kojarzy nam się z czym? Jeżeli coś władza postanowi, to podwładny musi wykonać. Prawda? Wyćwiczyć władze poznawcze można tylko w doświadczeniach. Dlatego na przykład Słowo Boże ostrzega, by świeżo upieczony chrześcijanin, który jeszcze na przykład nie przeszedł przez szereg doświadczeń, aby takiej osobie nie dawać odpowiedzialnego na przykład stanowiska. Osoba po nawróceniu, chociaż narodziła się na nowo, wierzymy, że otrzymała nowe życie w Jezusie Chrystusie, nadal zachowuje grzeszną naturę. Z jej złymi skłonnościami, czyli chociaż może właściwie rozpoznaje, co jest dobre, a co złe, to może dokonywać złych wyborów. Nie to, że dokonuje, ale może dokonywać złych wyborów. Przeczytajmy list do Galacjan. Piąty rozdział. Od 16. Jest to zatytułowane przeciwieństwo między duchem a ciałem. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie, a jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Ach, tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. A więc istnieje pewien rodzaj takiego niebezpieczeństwa, że młody wierzący nie będzie dostatecznie dokładał starań, żeby w pełni przezwyciężyć grzeszną naturę. Zwróćcie uwagę, na co Paweł zwraca uwagę w liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. Chciałbym, abyśmy jeszcze przeczytali to. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział od 1 do 3. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Można sobie zrobić w tej chwili taki krótki test w umyśle naszym, zobaczyć, czy mamy tendencję do zazdrości,
tendencje do kłótni. Na przykład Paweł mówi do Koryntian, a zatem czytałem, że mówi to do braci i sióstr w zborze, że jeżeli ktokolwiek ma tendencję do kłótni czy do zazdrości, ja się tu uchwycę akurat tych dwóch, to zachowuje się w sposób nieduchowy i cielesny, jak duchowy niemowlak. Zapytam was, czy ktokolwiek z was chciałby mieć na przykład przełożonego w pracy, który jest kłótliwy, który jest zazdrosny? Podejrzewam, że chyba nikt. Ja również i wiecie, bo to jest bardzo ważne, aby kiedy widzisz, że są pewne rzeczy, które kalają twoje ciało, to powinno się z tym rozprawić. Tego nie możemy karmić, tego nie powinniśmy podsycać, ale powinniśmy z tym, co Biblia mówi, że jest złe, rozprawić się. I musimy powiedzieć o tym, że Paweł dotyka bardzo ważnej kwestii. Mówi, że zamiast ciągle sprzeciwiać się tej skłonnościom tej grzesznej natury, bo słuchajcie, nie dajmy sobie wmówić, że jak się nawrócę, to nie będę już miał złych skłonności. Chyba że jest ktoś, kto się nawrócił i nigdy nie miał złych skłonności. Ja osobiście nikogo nie znam takiego, że będziesz oddzielony od pokuszenia. Chodzi o to, dlaczego mówię, że ktoś może powiedzieć, że się uparłem na jakiegoś młodego wierzącego. Ponieważ, kochani, starszy wierzący, u starszego wierzącego jest mniejsze prawdopodobieństwo tylko. To nie jest jakaś zasada, że on nie popełni czegoś. Bo tak jak już tu pastor wcześniej mówił, wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały, chwały Bożej. Że wszyscy, czy nam się to podoba, czy nie, to i tak, czy dzisiaj, jutro, czy pojutrze, to i tak zgrzeszymy. Tylko ważne, żeby w tym grzechu co? Nie trwać. I chcę wam powiedzieć, tak jak mówiłem, jest mniejsze prawdopodobieństwo i na ludzki taki sposób, to powiem wam, gdybyśmy, załóżmy, czeka kogoś jakaś operacja i przychodzi do ciebie lekarz i mówi, akurat dzisiaj mamy dwóch chirurgów, jeden chirurg jest dopiero co po studiach, no ale wie pan czy pani, no kiedyś tą pierwszą operację na kimś musi dokonać. A ten drugi to jest profesor, powiedzmy, z 25-letnim stażem. Same udane operacje. Czy długo byś się zastanawiał, czy zastanawiała, którego wybrać? No nie. Ja wam powiem, po ludzku myśląc, ja bym się wcale nie zastanawiał. Ale nie jest tak czasami, jak nam się to wydaje. I tak przypomniało mi się, kiedy żona moja była w ciąży, i zastanawialiśmy, ja się tak zastanawiałem, gdzie by tutaj złapać dobry szpital, żeby mogła spokojnie urodzić dziecko. I powiem wam, kiedy się modliłem, Bóg bardzo mocno położył na moim sercu takie stwierdzenie, gdzie chciałbyś, aby żona twoja rodziła? W najgorszym szpitalu, pod najgorszą opieką, ale żebym ja tam był obecny? Czy w najlepszej klinice, pod najlepszą opieką, ale bez mojej obecności? Dlaczego o tym mówię? Wiecie co? No nie czarujmy się. Szpital, opinia na temat naszego szpitalu jest taka, a nie inna. Ale wiedziałem ponad wszystko, wiedziałem i byłem przekonany w moim sercu, że zaufam tej obietnicy, temu wewnętrznemu głosowi i że będzie rodziła tutaj w Radomsku. I powiem wam, chwała Bogu, przeszła dwa porody, nic się złego nie stało. Także powiem wam, żeby Bóg był z nami, czy to miejsce będzie przepiękna klinika, czy to jakaś stara nora, to powiem wam, że byleby Bóg był z nami, który pobłogosławił, to wierzę w to, że to jest najlepsze rozwiązanie, abyśmy szukali w modlitwie rozwiązań, a nie w tym, co czasami nasze myśli nam poddają. I wrócę jeszcze do tego, że kochani, są pewne rzeczy i to nie zniknie, ale Bóg daje rozwiązanie z wszelkich
pokuszeń, z wszelkich jakichś złych skłonności. Posłuchajcie, jakie to są rozwiązania. A zatem zamiast ciągle przypominam wam, że Paweł te kwestie mówi do wierzących w Koryncie. Sprzeciwiać się grzesznej naturze, to co było czytane, oni często tej naturze ulegali. A zatem niemowlęta duchowe mają tą tendencję do ulegania grzesznym skłonnościom, czyli jeszcze jesteś cielesny, a nie duchowy. Bo człowiek cielesny, chociaż będzie częścią ludu Bożego, podkreślam to, chociaż będzie częścią ludu Bożego, bo Paweł zwraca się do ludzi w zborze, to niestety taki człowiek ma tendencję do tego, że może iść na kompromisy ze światem, ze swoją grzeszną naturą i z diabłem w niektórych dziedzinach swojego życia. A więc jakie jest Boże rozwiązanie? Mówiłem na początku, że nauka o sprawiedliwości, czyli ten pokarm stały, jest dla ludzi, którzy przez długie doświadczenia mają wyćwiczony umysł do rozróżniania dobra i zła. Paweł w drugim liście do Koryntian 13:5 pisze takie słowa: poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Jeszcze jeden werset. Paweł dotyka tutaj własnego postępowania, siebie. W pewien sposób jako siebie daje za przykład w doświadczeniach. 1 Koryntian 9:27. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. A zatem zwróćcie uwagę, że Bożym rozwiązaniem akurat w tych wersetach, o których ja tutaj czytam, na które Paweł mocno zwraca uwagę, jest po pierwsze poddawanie samych siebie próbie, po drugie doświadczanie siebie i po trzecie umartwianie i ujarzmianie ciała. Kochani, duchowy niemowlak nie będzie poddawał siebie próbie. Nie będzie się doświadczał, ani nie będzie umartwiał i ujarzmiał swojego ciała, bo on nie rozumie, co to jest. A po drugie, tego nie potrafi. No i dodajmy sobie, że niestety nie jest to wcale komfortowe. I taki świecki chrześcijanin żyje w taki sposób, że nie może wzrastać w łasce, a co za tym idzie, wyjść z tego jarzma duchowego mleka. Dlatego na początku tu czytałem, że Paweł zwraca uwagę w liście do Hebrajczyków, no nie wiem, czy Paweł to pisał, bo żeby nie było później, że powiedziałem, że Paweł napisał, a nie wiadomo, kto list do Hebrajczyków tak naprawdę napisał, ale autor napisał, że już dawno powinniście być kim? Nauczycielami. A jesteście kim? Duchowymi niemowlakami. Nie może ci nie zależeć na wzroście duchowym. Nie możesz być obojętny. Sam możesz sobie zrobić test. Jeżeli występuje jakakolwiek w twoim otoczeniu niemoralność, cię to parzy w oczy, czy jest ci to obojętne? A jeżeli chodzi o zbór, to najprostszy sposób, znam to z autopsji, jest zwrócić komuś delikatnie w duchu miłości uwagę. Zobaczysz, czy to jest chrześcijanin doświadczony, czy duchowy niemowlak. Kochani, nie może być tak, że nie poddajesz się tym próbom, ponieważ niby na oko będzie wszystko dobrze wyglądało, ale tak naprawdę to już będziesz duchowo umarły. I w takim fizycznym świecie, mamy tu kilku chyba studentów czy studentek, co trzeba zrobić, żeby dostać się na studia, oprócz egzaminów na studia? To co jest taką przepustką na te studia? Pieniądze. Miałem na myśli maturę. Wiecie, mówi się, że matura to jest takim egzaminem dojrzałości. I w życiu chrześcijańskim matura, która pozwoli ci żyć w sprawiedliwości, przejść z tego duchowego
mleka na ten wyższy poziom i karmić się tym pokarmem stałym. To są te trzy rzeczy, o których tu wcześniej czytałem. Poddawanie samych siebie próbie, doświadczanie siebie i umartwianie i ujarzmianie ciała. Te trzy rzeczy pozwolą ci dopiero wtedy otrzymać władze poznawcze. Władze. Czyli to, co podejmiesz w swoim umyśle, to tak zrobisz. Nie, że wiecie, jak wiatr zawieje. Niby jestem w zborze już 10 czy ileś tam lat, ale wiecie, mam jeszcze jakieś skłonności, że a, tu sobie skoczę, tam sobie gdzieś tam skoczę. Czy coś innego. Otrzymasz władze poznawcze do rozróżniania dobra i zła i do podejmowania właściwych decyzji. A z czym wam się kojarzy dobro i zło? W liście do Hebrajczyków jest tam odnośnik. Nic innego jak drzewo w raju. Drzewo poznania dobra i zła. Paweł pisał do Koryntian takie pewne bardzo ważne słowa ostrzeżenia. Drugi do Koryntian 11:3 mówi takie słowa. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. A zatem na kilka chwil, na moment cofniemy się do Genesis. Ogród Eden to było miejsce zamieszkania człowieka przed jego upadkiem. Zgadza się? Został on, człowiek, stworzony jako niewinna istota i umieszczony w doskonałym otoczeniu. Bóg dał doskonałe otoczenie. Bóg dał wtedy człowiekowi wszystko, co mu tam było potrzebne do życia. W doskonałym otoczeniu, w którym został poddany, wydawać by się mogło, bardzo prostej próbie. Miał się tylko powstrzymać od spożywania owocu z drzewa poznania dobra i zła, tak? Tak mówi Słowo Boże? Ale wiecie, ludzka natura to jest taka, że najlepiej smakuje co? I możemy sobie tutaj gdybać, ile było tych drzew w raju. Może milion, nie mam żadnego pojęcia, może 100 000, nie wiem. Ale wiecie co, wystarczyło, że tylko Bóg powiedział o tym jednym i to jest moje takie, wiecie, odczucie i moje tłumaczenie, że Ewa z Adamem już kombinowały, co to za drzewo jest. Już nie były zainteresowane pozostałymi drzewami, ale cóż to za drzewo jest. I powiem wam zresztą tak trochę humorystycznie. Pamiętam, jak Józef kiedyś opowiadał, że zauważył z okna, że jakaś kobieta przejeżdżała i tam coś kradła sąsiadom spod ogrodzenia, jakieś tam kwiatki roślinne, już nie wiem, o co to chodziło. I wiecie, no jako człowiek zwrócił jej uwagę i co usłyszał? To nie wie pan, że kradzione, jak to było, że kradzione najlepiej rośnie, czy? Przyjmuje się, że kradzione najlepiej się przyjmuje. Dlatego widzicie, jest pewien problem, ja jeszcze będę o tym mówił. Wszyscy wiemy, jak się to skończyło. Ewa zerwała owoc. Akurat w tym przypadku czasami, chociaż Biblia nic na ten temat nie mówi, to większość tłumaczy, że Ewa zerwała jabłko. To ja to mówię tylko w formie takiej, wiecie, już dla zainteresowanych. Choć według wielu biblistów była to brzoskwinia. Ale to jest tylko tak, wiecie, poza tą już powiem usługą. Karą za to była śmierć duchowa i później fizyczna. Czyli drzewo poznania dobra i zła ma ścisły związek z posłuszeństwem twoim bądź nieposłuszeństwem człowieka. W przypadku tego biblijnego raju i Adama i Ewy było to nieposłuszeństwo. A zatem dziś możemy powiedzieć, że sednem przejścia z tego duchowego mleka na ten pokarm stały, oprócz tych rzeczy, które tu już czytałem, które pozwolą ci, będzie twoje posłuszeństwo bądź nieposłuszeństwo względem rozpoznania dobra i zła. Dziś naprawdę nie trzeba być bardzo duchowym, by rozpoznać i wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Trzeba być bardzo duchowym? Tak się czasami mówi, że
Głos sumienia to jest taki głos Ducha Świętego. I ja wam powiem, że nawet kiedy nie myślałem o Bogu, to i tak wiedziałem, co jest dobre, a co złe. Powiem więcej. Każdy człowiek podświadomie, tak jak już powiedziałem, potrafi określić, co jest dobro, a co zło, ale należy się zastanowić, czy ta definicja dobra i zła jest jednakowa dla Boga i człowieka. Czy to, co człowiek nazywa dobrem, jest również dobrem w oczach Bożych? I czy to, co człowiek nazywa złem, jest również złem w oczach Bożych? Już na dzień dobry w umyśle człowieka włącza się czerwone światło, kiedy czytamy Stary Testament. Dlatego też mówi się do nowych wierzących, żeby raczej zaczęli studiowanie Słowa Bożego od Nowego Testamentu. Dlaczego? Bo kiedy będziesz czytał Stary Testament, to będziesz miał wykrzywiony obraz Boży. Boga srogiego, Boga przepełnionego gniewem, a może nawet powiem nienawiścią. Choćby dam przykład, dlaczego 3000 niewinnych pod górą Synaj zginęło, można powiedzieć, niewinnych ludzi. Tak na sposób ludzki można to powiedzieć. Mężów, żon, dzieci, 3000 osób. Dobro według człowieka, tak na ludzki rozum, to taka, kojarzy nam się z jakąś uprzejmością, życzliwością. Czasami tak się mówi, że kogoś można do rany przyłożyć. Mówi się, że to jest dobry mąż. Mówi się, że jest dobry dla dzieci, dbający o rodzinę, zaradny życiowo. Czasami się mówi, że to jest ktoś przebojowy, cieszący się dobrym zdrowiem, jakimś uznaniem, jest przyjacielski, pomaga innym i tak dalej. Jednym słowem można powiedzieć, że prawie ktoś idealny, taki wzorzec do naśladowania. Te wszystkie cechy są naprawdę bardzo dobre i one nawet powinny w człowieku odgrywać przedniejszą rolę. Ale kiedy z tymi cechami ktoś nowy przychodzi do zboru, musi się zderzyć z pewną Bożą realnością. Na czym polega dobro Boże? Mówi się, że bardzo dobre to wszystko jest, o czym ja w tej chwili powiedziałem, o tych cechach, ale musisz wiedzieć jeszcze jedno, że Boże dobro dla ciebie na początku to będzie wtedy, kiedy rozprawisz się ze swoim ja. Ja tak miałem, to było pierwsze, z czym ja się zderzyłem w zborze. I chcę wam powiedzieć, że to ma sens tylko wtedy, kiedy nasze dobro połączymy z tym dobrem. Rozprawić się z naszym ja. A rozprawienie się ze swoim ja, chcę wam powiedzieć, nie jest komfortowe, kiedy nagle ktoś z pierwszej ligi przenosi cię na przykład, no niestety, do okręgówki. No bo dam taki przykład. No niechby jakiś dyrektor się nawrócił. Ktoś, kto zajmuje odpowiedzialne stanowisko w świecie, przychodzi tutaj, wiecie, on nie pójdzie ci sprzątać ubikacji. No bo jak? Tam jest dyrektorem, tam ma to władnego od tego i pewnie tu by nie chciał tego robić. A wiecie, ci, którzy są dłużej w zborze, wiedzą, że najlepszą taką lekcją pokory i doświadczania siebie to jest właśnie zaczynanie służby od sprzątania ubikacji. I dziękować Bogu, może 13 chyba lat, jak tu jestem, dalej te ubikacje w środę mogę sprzątać. I się cieszę. Jestem tutaj w pracy i kiedy pracuję w środę, mamy dyżur akurat, nie robi to dla mnie najmniejszego, nie wyrządza mi to najmniejszej szkody, a wręcz przeciwnie, cieszę się, że w taki sposób mogę ludziom pomagać. I zwróćcie uwagę na to, kiedy Bóg powoływał celnika Mateusza i powiedział do niego, pójdź za mną, on pozytywnie odpowiedział na to wezwanie. Zwróćcie uwagę, że prawdopodobnie tak mi się wydaje, że chyba Mateusz miał najlepsze wykształcenie i najlepszą taką, jak to się mówi potocznie, robotę, posadę miał i z tego zrezygnował. Ale
czy u Jezusa odgrywał pierwsze skrzypce wśród apostołów? Czy to on był na pierwszym planie? Nie. Czy te jego, wiecie, te światowe, że to, że był celnikiem, to, że miał dostęp do pieniędzy, że miał władzę i tak dalej, to u Jezusa miało jakieś... To, że występował na pierwszym miejscu, to, że on odgrywał pierwsze skrzypce przy nawracaniu się ludzi, przy wskrzeszaniu umarłych? Nie. Tam był Piotr, tam był Jan. Nie słychać jest Jakub, nie słychać jest nic o Mateuszu. Dlatego chcę wam powiedzieć, Bóg będzie, tak mówi Słowo Boże, że Bóg zawsze na co patrzy? Na serce, a nie będzie patrzył na twoje zdolności, na twoje wykształcenie i tak dalej. Chociaż jeżeli jesteś zdolny, chwała Bogu, Bóg te zdolności może wykorzystać w służbie dla Niego. I widzicie, kiedy zaczynasz dostrzegać to, co było dla ciebie szlachetne, to, co było sprawiedliwością, niekoniecznie będzie tym samym w oczach Bożych. I widzicie, Bóg naucza takiej prostej nauki, że no nie pisze tam, tak, ale nie jest miło nadstawić drugi policzek, prawda? Nie jest tak dokładnie napisane, ale jest napisane, że jak cię ktoś uderzy w jeden, nadstaw i drugi. Czy to jest miło nadstawiać policzek? Czy to jest miło nie spodziewać się zwrotu, kiedy pożyczasz? Nie jest miło uświadomić sobie pewnej prawdy duchowej, że tak naprawdę dożyłeś w grzechu, chociaż może nikogo nie zabiłeś, nikogo nie okradłeś. Że te twoje wartości, którymi się kierowałeś, wcale nie były takie dobre, o jakich mógłby Bóg powiedzieć to, co u Niego ma wartość. Kiedy nagle przez czytanie Biblii okazuje się, że Bóg bardziej kocha na przykład pijaka, przestępcę, degenerata jakiegoś, czy może normalnego człowieka, który nigdy w życiu nie napił się, nie zrobił niczego jakiegoś takiego, wiecie, bardzo złego, ale kiedy zaczynasz sobie uświadamiać, to widzisz, że nagle znalazłeś się w takiej sytuacji, w której okazuje się, że wcale nie żyłem w prawdzie. Wcale to takie nie było dobre. A taki, który pije jak przestępca, Bóg powiedział, że do kogo przyszedł? Do zdrowych czy do chorych? Jeżeli do tych, którzy uważają się za chorych. Jeżeli taki woła do Boga szczerze, to wierzę, że Bóg taką modlitwę przyjmuje. A taki, który, wiecie, żyje porządnie, to no, mówi sobie, no z czego ja miałem się pamiętać. Żony nie biłem, wypłatę przynosiłem, żyłem porządnie. I to może być taki, wiecie, dla taki kontrast, który będzie im ciężko przeskoczyć. To może być też problem człowieka, który będzie jemu się ciężko przystosować, ale nie jest to niemożliwe. To może być to, że to, co w nauce o sprawiedliwości Bóg mówi, to troszkę jego priorytety się powracają. Bo ekonomia na przykład ludzka w oczach Bożych jest wywrócona do góry nogami. Kiedy świat mówi oszczędzaj, to Bóg mówi dawaj. Tak? Tak naucza Słowo Boże. Taki człowiek nagle zdaje sobie sprawę, że zamiast być kimś, jest zwykłym niemowlakiem, którego trzeba karmić mlekiem, który przede wszystkim musi przemienić swój umysł ze świata duchowego, ze świata takiego światowego, umysł ze światowego na duchowy. I chociaż zaczniesz czytać Słowo Boże, to tak jak już mówiłem, może się okazać, że nawet nie każde postępowanie Pana Jezusa może się wydawać dla nas dobre. Podejmował, tutaj już pastor też mówił, były podejmowane pewne kontrowersyjne decyzje, pewne Jezus wypowiadał kontrowersyjne nawet słowa, kiedy powinien według człowieka się śpieszyć do grobu, on jeszcze pozostał 2 dni. Jest wiele, wiele takich fragmentów, które kiedy będziesz czytać,
może Ci się okazać, że no wcale tak dobrze nie postępowało. Tak jak mówię, to co dla nas jest dobrem, nie zawsze dobrem będzie dla Boga. A jak się tego nauczyć? Jak to odróżniać? Tylko przez czytanie. Ja nie znam innego sposobu. W świecie można dokonywać prawidłowego rozpoznania dobra i zła, to o czym już mówiłem, ale celowo, na przykład dla korzyści wybierać zło. Wtedy się mówi o takim człowieku, że potrafi zadbać o siebie, że to jest gość zaradny, przebojowy, potrafi w życiu się ustawić. I słyszy się o wielu aferach. Nie chcę tutaj bawić się w jakiś sposób w politykę, ale sami dobrze wiecie, że afera goni aferę i tak naprawdę rozwiązań brak. Niestety dla wielu, tak jak Ewa w Edenie źle wybrała, wielu z tego tytułu, jeśli nie w tym życiu, to po śmierci poniesie karę. 2 Koryntian 5:10 Słowo Boże naucza. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. A więc sprawiedliwość Boża objawia się w tym, aby każdemu oddać według jego uczynków. I teraz już bardzo krótko. Rozpoznawanie dobra i zła prowadzi cię nieuchronnie do podjęcia decyzji. Co wybrać? Musisz dokonać jakiegoś wyboru. Żeby wiedzieć, jakich wyborów dokonywać, musisz znać Jezusa, Jego charakter, to w jaki sposób On żył, jak postępował, co mówił i jakie są Jego przykazania i co zalecał człowiekowi. A tego nie znajdziesz nigdzie, jak tylko w Biblii. W Biblii poznasz Jezusa, Jego charakter, to co już mówiłem. Dowiesz się również o tym, że Jezus dzisiaj gdzie jest? U Ojca. Ale zostawił nam Pocieszyciela, Ducha Świętego, który wprowadza we wszelką prawdę, który daje mądrość, przekonuje o sprawiedliwości, przekonuje o sądzie, przekonuje o grzechu. Duch Święty da Ci również broń, by zwyciężać w tym świecie. Jaką broń? Broń duchową, choćby w postaci daru Ducha Świętego. Ja to mówię, to jest takie uzbrojenie nasze dzisiaj duchowe do walki w tym świecie. Dar rozróżniania duchów, bo kochani, czy nam się to podoba, czy nie, za każdą sprawą, za każdym człowiekiem, za czymkolwiek, nawet nad takim malutkim jakimś medalikiem, talizmanem, czymkolwiek, jeżeli nie jeden, to cała horda duchów stoi. Jeżeli tutaj źle będziesz rozróżniał dobro od zła, to powiem Ci, że nie pójdziesz dalej. Nie będziesz robił kroków wiary, będziesz stał w miejscu, a stanie w miejscu w chrześcijaństwie wiąże się z tym, że będziesz się cofał. Dlatego zachęcam Was, aby czytać Słowo Boże, aby zgłębiać prawdy mówiące i choć czasami będzie to niekomfortowe, to dokonywać dobrych, Bożych wyborów. Czasami wbrew ekonomii, wbrew własnemu rozumowi, ale zobaczycie, że wcześniej czy później to wszystko i tak wyjdzie Wam na dobre. Amen. Amen. Amen.